Cześć, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Poniat, a to jest 27 już odcinek mojej serii Medieval Craft, czyli survival na single playerze. W dzisiejszym odcinku spotykamy się dlatego, że będziemy robili dwa tematy. Będę pokazywał wam, jak zbudować drzwi pistonowe, proste drzwi pistonowe 3 na 2, 3 wysokie, 2 szerokie. I te drzwi umieszczę na wejściu do mojego magazynu, który to budowałem na waszych oczach w ostatnich dwóch odcinkach. To jest temat numer jeden i temat numer dwa to są krowy, to o czym wspominałem na koniec poprzedniego odcinka. Mam braki w jedzeniu i muszę się wreszcie zająć jakąś taką automatyczną przepalarką do krów, ale po kolei. Jeżeli chodzi o stan między jednym a drugim odcinkiem, to udało się zrobić tutaj troszeczkę ścieżek. Tutaj już się zająłem pewną reorganizacją i przebudową wejścia do ekspiarki. Tu się będzie wskakiwało do wody. Ekspiarka się niczym nie zmieniła i schody wyjściowe na górę. I to wszystko zabuduję, taką mam wizję, ponieważ to jest ekspiarka na szkieletach, to chciałbym, i tu już zacząłem białą wełnę układać, o tutaj taki murek, chciałbym, aby powstała tutaj taka kostka 8x8, 8 wysoka, 8 szeroka, 8 głęboka, więc bardziej taki sześcian, 3x3x3, co ja gadam, 8x8x8. I chciałbym, żeby ona właśnie przypominała czaszkę szkieleta, ale to później. No i generalnie troszeczkę zająłem się tutaj latarniami, ich kilka tutaj dołożyłem, dorobiłem tą ścieżkę tutaj, zrobiłem zakręt tutaj, przebudowałem również troszeczkę, o tutaj dorobiłem sobie właśnie już takie schody, tu mam zakręt do mojej mapy, przy okazji tak chciało mi się, przeleciałem się jeszcze raz po tamtych czankach, po tamtych sektorach i odbudowałem, odrysowałem mapę i ona jest tutaj uzupełniona. Kiedyś będę musiał znaleźć czas na tą większą mapę. No i tutaj jest jeszcze zrobione zejście do magazynu i magazyn w tej chwili prezentuje się w ten sposób. Mam już tutaj taką wizję, jak mógłby ten magazyn wyglądać z zewnątrz, czyli właśnie znowu stone bricks, podobnie jak tutaj. Jakby technologia budowy jest ciągle ta sama, tak? Czyli po prostu te filary, tutaj mamy slapsy, troszeczkę drewna, tutaj mam cobblestone, nie wiem, być może wymienię ten cobble na coś innego. Tutaj mam chyba ze spruce wood zrobione płotki, no bo pamiętajcie, gram już w tym momencie na 1.8, więc mam dostęp do wszystkich kolorków. Tutaj oczywiście cały redstone jest schowany, no i generalnie magazyn jako taki troszeczkę został ruszony do przodu, to znaczy przygotowałem już sobie ścianki, one na razie tutaj nic nie robią, bo jeżeli sobie przekopiemy, zobaczcie, tu jest po prostu cały czas jeszcze jest ziemia. Mam już przygotowane sloty na skrzynię. Ten i ten, i te dwa już są podpięte, jeżeli chodzi o redstone, ale jeszcze nie są spięte z resztą systemu. Tu sobie zresztą zrobiłem jakieś zejście, o tu można zobaczyć, zobaczcie tutaj. Ten hopper będę musiał połączyć z tym dropperem i redstone stąd będę musiał przepiąć jeszcze na to, ale to jeszcze nie jest zrobione. Na razie ten magazyn mi tutaj dobrze służy. I wszystkie przedmioty, które miałem tam, w tamtych skrzynkach, zostały przeniesione do automatycznego sortowania tutaj. Oraz ręcznego, tutaj ręcznie sobie wrzucam do tych skrzynek przedmioty. Właśnie mi się jedna rzecz przypomniała, bo ktoś mógłby zauważyć z kolei troszeczkę inną kolorystykę i ten efekt motion blur, jak szybko przesuwam się, obracam, to mamy takie zblurowanie. To jest zasługą tego, jeżeli przejdę sobie do opcji Video Settings, Shaders, w tym momencie testuję Mr. Meeps Shader wersja 0.5 Ultra wersji motion blur, czyli tej takiej zblurowanej, czyli jeżeli się ruszam, zwróćcie uwagę na moją rękę, w tym momencie jest taka lekko zblurowana, rozmyta. To jest dość fajny efekt, zauważyłem. Niektórzy jak nagrywają właśnie z shaderami mają ten motion blur, nawet jeżeli gracz się dość szybko porusza, tak, po ekranie, to nie boli to tak w oczy, po prostu widać ten ruch, ten motion blur, czyli tą ruchliwość. Dobra, zajmę się w pierwszej kolejności, czy to migocze? Mam wrażenie, że to, ja to pulsuje, ciekawe. W pierwszej kolejności zajmę się drzwiami pistonowymi. Tak, ale zanim to zrobię, to potrzebuję troszeczkę slime balls i nie tutaj. W międzyczasie można słyszeć, jak system tam pracuje, bo coś tutaj wrzuciłem do sortowania. A nie, przepraszam, zauważyłem, że jak się te skrzynki tutaj na dole otwiera, to tam coś tyka, bo skrzynka aktywuje jakiś dispenser, przepraszam, dropper, więc to wynika z tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, zrobię sobie sześć nowych sticky pistonów, jak najbardziej potrzebuję. Styki pistony są, będę oczywiście potrzebował, no wezmę sobie tak stack redstone'a, kilka pochodni, redstone, repeatery, komparatory nie są potrzebne, będę potrzebował też dwa przyciski, najlepiej drewniane,
Przyciski możliwe, że mam tak tutaj, raz, dwa przyciski i będę potrzebował też pressure plates i ja sobie zrobię po prostu z drewna. Mam tu już jakieś drewno, tu mam jakieś drewno, raz, dwa. Pressure plates zrobimy bardzo prosto, proszę 2 na 2, przepraszam 2 na 1 i już mam zrobione, dobra. Jeżeli chodzi o drzwi, ja już sobie tutaj robiłem wstępną kalkulację i drzwi wyszło mi, że najlepiej jeśli będą tutaj. Tutaj będą pistony schowane, już sobie tam zrobiłem troszeczkę miejsca na plecach, żeby tego nie przekopywać. Dlaczego? Bo tutaj w tym miejscu, za chwilę będę miał więcej cobblestone'a, będę chciał mieć po prostu zasłonięte też te płotki, żeby był taki efekt z zewnątrz, o widzicie? No tak jak tutaj, tak? Że po prostu nic nie widać do środka, bo jeżeli tego nie będę miał, może spróbuję to zrobić z tej strony. No, jeżeli po prostu rozwalę tego cobblestone'a tutaj i wrócę tutaj, no to po prostu będzie coś tutaj prześwitywało i będzie widać po prostu mechanizm do tych automatycznych drzwi, więc tego oczywiście ja chcieć nie chcę. Nie chcę tego widzieć, nie chcę tego mieć. Dobra, co trzeba zrobić? Muszę ułożyć trzy pistony z jednej strony, ważne żeby zostawić im tutaj jeden blok przerwy, trzy pistony z tej strony. Następnie będę musiał ułożyć sobie, tak, tutaj będę chciał mieć płytki, natomiast tutaj, z tej strony nie chcę płytek, to potem już zależy od poradnika. Ja chcę mieć tutaj po prostu przyciski, dlaczego? Bo jak drzwi będą zamknięte i przypadkiem jakieś moby by się tutaj dowalały, to moby przycisku nie nacisną. Natomiast jak wejdą na pressure plate, no to w tym momencie drzwi by się otworzyły i moby mogłyby mi wchodzić niechcące do magazynu. Ja wam pokażę na Facebooku, wejdźcie na mojego Facebooka i zresztą zostawię link w opisie. Jak w pewnym momencie tutaj sobie stałem i wkładałem jakieś przedmioty i sortowałem je, w pewnym momencie creeper do mnie podszedł, bo tej ściany jeszcze tutaj nie było. Podszedł do mnie creeper, ja grałem bez słuchawek, wszystko pierdyknęło, ramki zniknęły, część skrzynek się rozwaliła, przedmioty się wysypały, zrobiła się dziura w podłodze, no i było mało ciekawie, więc jak najbardziej chcę mieć tutaj drzwi automatyczne, że jak będę przebiegał tutaj, to nadepnę na pressure plate i w tym momencie się otwierają, ja sobie wybiegam, a jak będę chciał wejść, to tylko naciskam guzik i przechodzę i jest super. Okej. No to teraz trzeba to wszystko podłączyć, więc tak, rozwalę sobie tutaj, czy ja mam jeszcze jakąś łopatę. Będę musiał sobie tutaj troszeczkę nakopać, może sobie nawet to rozwalę, bo oczywiście muszę przygotować sobie miejsce pod redstone. To jeszcze rozwalę, przede wszystkim muszę się dostać pod te pressure plates. Pressure plates są tutaj, tak, te drewnienka tutaj wystające. I zaczynam przede wszystkim od tego, że muszę ułożyć... Ułożyć może światło, bo robi się ciemno. Daję tutaj proszek, on będzie aktywowany tymi płytkami. I teraz będę musiał sobie polecieć tak. Tak, jeszcze sobie to wykopię. Muszę się dostać na plecy moich pistonów. Dobra, to na razie rozwalę, po to żeby się czytelniej po prostu tutaj zrobiło. Ja potem uzupełnię oczywiście tego kobla. I teraz tak. Nie wziąłem sobie troszeczkę... Zaraz, widzę, że jeden piston jest źle, bo ten piston jest w dół skierowany. Co tak mieć miejsca nie powinno. Czy ja się tam jakoś dostanę? No nic, może z tej strony się dostanę. O, pozbieram te wszystkie śmieciuchy. Jeszcze raz ten sticky piston. O, właśnie tak jak tamten, czyli może o to jak podskoczę i ułożę, to jest super. Dobra. I teraz musimy się dostać tak, tu sobie rozłożymy to w ten sposób, ułożę sobie tutaj jeden blok do góry, na nim ułożę proszek, tak żeby ten proszek się tutaj wspinał i teraz będę miał, ważne jest to, żeby użyć blok zaraz za tym środkowym pistonem i blok w tym miejscu po skosie z tym pistonem, bo proszek będzie wchodził po tym do tego. Tutaj cobblestone'em spróbuję sobie wskoczyć. Ułożę sobie też jakąś pochodnię, żebyście widzieli tutaj, że jest jakieś światło, że coś się tutaj dzieje. Może być tutaj. I na tym bloku układam pochodnię. W tym momencie ten piston się wysunął, rozwalił przy okazji moją pochodnię, ale to nie ma znaczenia. Ta pochodnia zasila ten piston. Zasila też ten blok, który zasila ten piston i jeszcze trzeba się zająć tym górnym sticky pistonem. A tutaj wystarczy dać proszek, bo ten proszek zasilany przez tą pochodnię i ten blok wysuwa tego pistona. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą część. Teraz dokładnie to samo mogę zrobić po drugiej stronie. Tutaj już zrobiłem sobie miejsce, no tutaj zrobimy po prostu cobblestone'a, bo nie mam po prostu ze sobą w tym momencie więcej stone bricków.
pochodnie dajemy tutaj, ona tak samo zasila ten blok, jeszcze sobie raz tutaj skoczę do góry i proszek w tym miejscu. Zejdę w dół. W tym momencie, zobaczcie, te pistony już są wysunięte, ale jeżeli będę teraz tylko podchodził i nadepnę sobie na nieważne na którą, tak? Na lewą, na prawą, to wszystko działa bardzo dobrze. Dobra, no to ja już mogę tutaj, nie, jeszcze nie robię podłogi, bo jeszcze muszę oprogramować te guziki. Żeby te guziki działały, to musiałbym ułożyć sobie po jednym bloku tutaj i bezpośrednio pod blokami, do których te przyciski wchodzą, też dać proszek. On się połączy w tym momencie z tymi i z tej strony, powiedzmy, że użyjemy, no będzie to brzydko wyglądało, użyjemy dirta. Dirt będzie symulował, że jest po prostu, stanowi moje drzwi. Jak nacisnę guzik, to wszystko się wysuwa. Dirt się chowa w ścianie. Dziwne, na tych shaderach widzę, że mam problem, że nie ma takiej czystej animacji tych otwierania się tych drzwi. No ale trudno, mam nadzieję, że u was na waszych komputerach, na waszych maszynach to będzie wyglądało dobrze. Teraz pozostaje już mi tylko i wyłącznie zakryć całą podłogę. Rozwalę sobie też to. Zrobię sobie też tutaj podłogę w ten oto sposób. Przetestuję to. Co to nie ten? Aha, przepraszam, bo tu leżał. No to są właśnie te historie, że na przykład podchodzi mobek albo jakiś przedmiot wypada, nadepnie na tą płytkę i w tym momencie cały system się otwiera. Dobra, i ja sobie teraz wezmę troszeczkę. Ostatnio to zrobiłem sobie, bo już testowałem raz te drzwi. Ostatnio fajnie mi wyszło. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, żeby coś było widać do środka, użyłem Spruce Wood i Spruce Wood Stairs. Ułożyłem je tutaj na dole, a następnie ułożyłem schody w taki oto kształt, dzięki czemu powstał mi kwadrat i oczywiście żaden mobek tędy nie wejdzie. Znaczy będę musiał przetestować, czy szkielet z łukiem będzie w stanie strzelać przez to, jeżeli nie, to zmodyfikuję drzwi, ale teraz jest tak, że podchodzę, otwiera się, przechodzę, zamyka się, z tej strony naciskam guzik, otwiera się i wszystko wygląda fajnie i elegancko. Dla mnie jak najbardziej bomba. Okej, moi drodzy, jestem już z powrotem, nabrałem troszeczkę materiałów i myślę, że mogę. Wow, to było świetne, fajny lag. Przeszedłem przez drzwi. No, one się otworzyły, tylko że się nie odświeżyła grafika, można by powiedzieć. Wybrałem już miejsce, wybrałem materiały, wybrałem też projekt. Projekt ten pochodzi. Jest to modyfikacja farmy Mambo Jumbo. Ją tą farmę. A gdzie są moje krowy? Ej, ja tu miałem przecież więcej krów. O cholera. Są dwie. Są dwie krowy. No nic, ale widzę, że tam jest przynajmniej jedna. No to będzie trzeba je potem jakoś porozmnażać. Dobra. Farma pochodzi pierwotnie od Mambo Jumbo, a potem ją zmodyfikował ktoś, kto się nazywa Nanorex. I ta farma... Jestem dalej na shaderach? Jestem, tak. I ta farma jest całkiem fajna, całkiem prosta. Przy okazji można się porozkoszować tymi widoczkami. Żałuję, że moje budynki nie są troszeczkę bliżej wody. Będę musiał coś z tym zrobić, bo woda na tych shaderach naprawdę bardzo fajnie wygląda. W tym momencie możecie się dokładnie przyjrzeć. Jeszcze sobie włączę ten taki widok kamery, żeby obraz był bardziej płynny, jak się przesuwam, tak? Te pływające squidy, te kwiatki, które tutaj wszystkie rosną, to jest jednak kapitalne. No fajne, bardzo mi się to podoba jednak. Dobra, a tu widać, jak wykopywałem piasek. Dobra, wracam już do tego miejsca. Więc tak, krowę mam gdzieś tutaj, podoba mi się to miejsce, podoba mi się też dlatego, bo tutaj mam i owieczki, i krowy, i gdzieś tutaj docelowo też jakieś świnie skombinuję. I myślę, że to by było właśnie gdzieś miejsce właśnie na taki projekt odpowiednie. Przesuń się. Dobra, więc tak. Na początek zaczynam od dość prostej ramki. Tylko chwila jeszcze. Skoro tu jest ścieżka, tutaj mam jakąś farmę. Dobra, myślę, że gdzieś mniej więcej tutaj, mógłbym to zbudować. Więc tak, lecę z taką ramką 5x5. Powiedzmy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz jeszcze do góry muszę polecieć raz, dwa, trzy, cztery, co w sumie daje mi 5 jeszcze z podłogą. Czyli tu mamy raz, dwa, 3, 4, 5 i to wszystko mogę zamknąć. Przesunęło mi się klocek. Ok, mam taką ramkę. Tutaj jest taka propozycja, żeby najpierw zrobię sobie crafting table, że można
użyć lamp redstone'owych, które będą sygnalizowały, co się dzieje w systemie. Nazywam to systemem, no bo jest to dość prosty układ, ale jednak coś on potrafi robić. Mamy to i jeszcze przykład 1, 2, 3 i jeszcze 3 guziki, które będą sterowały układem, ale skoro to są guziki, to ja jakby na bieżąco będę też troszeczkę modyfikował tą budowę. W chwili kiedy, czy ja mam jakiś spruce wood? Nie mam, no trudno, to posłużę się w takim razie ciemnym drewnem. Raz, dwa, trzy. Bo lubię, jeżeli mam kamienne przyciski, to lubię dawać je na drewnie, bo wtedy mam jakiś taki kontrast i to po prostu lepiej wygląda. Tu oczywiście będzie leciała dalsza ściana, tak? Tak, dobrze. Teraz tak, jednej rzeczy nie wziąłem, cholera. Muszę się wrócić po piasek niestety. Więc jeszcze jeden kurs tutaj zrobię, bo piasek, znaczy może nie tylko co piasek, szkło potrzebuje, żeby coś było widać po prostu w środku tej farmy. Wezmę też bone meal, bo nie jestem pewien, czy mam już zabarwione szkło na biało. Gdzie ja miałem piasek. Muszę się przyzwyczaić do... Okej, tu mam 37, wow, super, to wystarczy. I tutaj mam jakieś kości, to wezmę je właśnie. Muszę się... Ważne jest to, że jak korzystacie z tego systemu, z tego sortownika, to ważne jest, że jeżeli bierzecie stack, to żeby oddać jeden element, tak, w tym przypadku jedną kość, żeby ten jeden slot tam ciągle był, został, no bo inaczej... Bo inaczej mogą być po prostu problemy, że jakieś inne przedmioty będą wam tam wpadały. Wezmę też ze sobą łóżko, bo podejrzewam, że nie wyrobię się za jednego dnia i przyjdzie noc i na otwartym terenie gdzieś tam mobki będą mogły podchodzić, to wtedy sobie szybko skorzystam z łóżka. No i chyba muszę konkretnie pomyśleć o tym, żeby zainteresować się beaconem. Ciągle mam jedną tylko czaszkę Withera, więc... Jeszcze tylko dwie i zrobię Wither, i Withera przyzwę i będę się z nim musiał jakoś tam poobijać. Dobra, troszeczkę bone meal i teraz jak to się robiło? Chyba tak się barwiło szkło. O, świetnie. Dobra, mam teraz tutaj troszeczkę szkła. Szkło oczywiście wkładam w tym miejscu. To będzie taka jakby ściana frontalna. Tutaj będzie można obserwować, co się dzieje w środku, jak wygląda sprawa z matkami i jak wygląda sprawa z dziećmi, z dzieciarczkami, z cielaczkami. Teraz zajmę się budową tak jakby sufitu. W suficie ważna jest rzecz, musimy pozostawić jedną tak jakby kratkę wolnego w tym miejscu, patrząc od tyłu, tutaj między glowstone, między tym redstone lamp i tą lewą kolumną zostawiam jeden blok przerwy, bo to będzie blok, przez który będę karmił krowy. I teraz właśnie założyłem kolejny błąd, mój brak przygotowania, dispenser oraz hopper, więc ja szybko się skoczę, nie, drewno bym miał, ale nie mam nici, żeby zrobić łuk, dropper bym jeszcze zrobił, ale nie mam nitek. Dobra, skoczę i za chwilę wrócę, przy okazji pewnie zrobi się dzień, więc zaraz wrócę o poranku do was. Okej, moi drodzy, jestem już z powrotem. Nabrałem więcej tych materiałów, bo już sobie przypomniałem o lawie, o wodzie, o hopperach, o wielu innych rzeczach. Tu już sobie zrobiłem dwa dispensery z łuku. Łuk plus redstone plus cobblestone i mam też hoppery nabrane. Dobra, chyba wszystko mam na chwilę obecną. Dobra, dispensery i hoppery. Bo to jest to, co w pierwszej kolejności będę potrzebował. Wracam do mojego miejsca. Tu, gdzie jest dolna szyba, to przy dolnej szybie kładę dispenser, a następnie, tu sobie może troszeczkę wykopię w dół, muszę ułożyć hopper, który będzie zbierał po prostu już usmażone krowy i skóry. I to będzie mniej więcej tutaj, tak? Poniżej tego dolnego, tej dolnej linii stone'ów. Teraz tak, gdzie ja mam szkło? Szkło mam chyba w skrzynce. Tak sobie odłożyłem. I jak tam wyglądam ze stone brickami? Dobrze. Będę potrzebował teraz tak. Tutaj przede wszystkim to będzie ścianka. Tutaj na tych hopperach będą stały małe krówki, które będą dojrzewały. I teraz muszę przygotować im odpowiednią jakby klatkę. Czyli tak, tutaj od góry muszę je przyblokować. I tutaj, gdzie mamy środkowy redstone lamp, daje jeden blok. I teraz tak, przygotujemy sobie dalsze ścianki. Właściwie to mogę tutaj zabetonować.
Mogę też tutaj w poskosie ułożyć, no, ułożyć blok i tutaj na dole. W efekcie tu musicie sobie wyobrazić, że tutaj właśnie małe krówki sobie będą siedziały. Natomiast tutaj w tym miejscu będą stały duże krówki. Ten blok szkła blokuje dorosłe krowy, żeby nie mogły przez tą szparkę tutaj przejść, natomiast małe krówki będą tutaj spadały. A to będzie podłączone do pistona, który będzie dodatkowo je spychał na wypadek, gdyby krowy nie chciały się ruszyć ze swojego miejsca. I teraz mogę zbudować dalsze zadaszenie, czyli w sumie mogę zrobić tak, to zatkać, to. Teraz drugi dispenser, który będzie pluł wodą. Niech to tylko spojrzę. Tu sobie ustawię blok i zaraz przy nim, mam nadzieję, że mi się to uda, a jak nie, to sobie tutaj wskoczę, taki tymczasowy blok. Moment, to sobie rozwalę, po to, żeby ustawić tutaj dispenser, o, frontem do szyby. I teraz odzyskam, ułożę z powrotem ten blok. No i w tym momencie tu już powstaje, zobaczcie, taka komórka właśnie na krowy. Jeszcze to będę mógł zablokować. I to od frontu powinno tak wyglądać już, że w tym momencie... Tak, dobrze to wygląda. Tutaj stoją krowy i tutaj będą sobie spadały na dół. I jeszcze ścianka, która będzie chroniła małe krówki przed wypadaniem, czyli tu ten rozwalę, co w efekcie, jak sobie spojrzę z tej strony, małe krowy tam, o tam, jak się patrzy na dół, małe krowy tam już nie będą, czy ja mam silk touch, nie będę rozwalał szyby, nie mam silk touch, małe krówki nie będą wypadały, a te duże krowy nie będą wpadały. Aha, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, bramka. Bramka. Potrzebuję patyki i może niech będzie to jasne drewno. I jak się to robiło teraz? To się chyba robiło tak. I tak, to jest chyba nowa reset. Nie, to jest na płotek. Ja nie chcę płotka, ja chcę bramkę. Czyli tak zdaje się. O, właśnie. Pier Fence Gate, czyli bramka. I tą bramkę będę musiał wstawić, tu sobie rozwalę. Muszę ją wstawić na tej wysokości. Ale że nie mam bloka pod spodem, no to nie mogę ustawić bramki, więc damy sobie tutaj blok tymczasowy. Tu ustawię bramkę, w tym momencie ten blok mogę rozwalić. I teraz co jest ważne, tej bramki będę używał w momencie, gdy ona będzie zamknięta na czas, jak będę krowy rozmnażał tutaj. Jak już będę gotowy, to w tym momencie przyjdę sobie tutaj, otworzę tą bramkę. I potem od tamtego, albo mogę ją rozwalić i w tym momencie już dorosłe osobniki zostają, a małe osobniki zamiast dalej się rozmnażać, będą spadały tutaj w dół. To oczywiście blokuje i teraz możemy przejść do redstone'a. Budowę redstone'a zaczynamy od... nie, chyba się zaraz popłaczę. Od sticky pistona. Ach, cholera. Muszę się wrócić po slime balls, niestety. Potrzebuję sticky piston, który będzie przyklejony do szkła i on będzie pchał to szkło, żeby małe osobniki, małe krówki i cieraczki zrzucać do komory, w której będą przechowywane i będą czekały na swój los, żeby je tam dalej usmażyć. Czy ja... O kurczę, już slime balli nie mam, zostały mi dwa sticky pistony. To bardzo niedobrze niestety, ale to znaczy, że też oprócz polowania na czaszki Wither skeletonów będę musiał jeszcze pomyśleć o jakiejś prawdopodobnie farmie slime balls, bo niestety mam ich strasznie mało, a poza tym jest coś takiego w 1.8 jak slime block, który daje naprawdę dużo ciekawych możliwości. Muszę ustawić ten sticky piston w tym miejscu, więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj... nie, źle, bo poleciał w dół. To może z podskokiem. Nie, też źle. No to może... to czekajcie, rozwalę sobie to. Wskoczę tu. O, i może tu jak się przyczołgam do ściany. O, teraz jest super. Tego rozwalam. Te dwa rozwalam, które też sobie wstawiłem. O, i ten sticky piston to już nawet działa, patrzcie. Jeżeli sobie tutaj stanę i nacisnę ten guzik, no to widać, jak ten sticky piston się wysuwa. To jest szkło, więc tak nie do końca je widać, ale ono w każdym razie pcha tutaj w tą stronę. Super, a tu jeszcze sobie zrobimy ramki, które opiszą działanie poszczególnych guzików. Dobra, pozbieram te bloki śmieciowe, co mi powypadały, i lecimy dalej z redstone'em. Potrzebuję dropper i hopper. Droppery mam oczywiście w bazie, ale one są szybkie do zrobienia, bo niepotrzebne są łuki, więc zrobię sobie tutaj jednego droppera. I zrobię taki bardzo prosty, zegareczek. I ten zegarek będzie tu, nad, można powiedzieć, nad,
nad, no, nad, o Boże, nie umiem się wysłowić, nad Sticky Pistonem. Dropper w tą kierunku, hopper do środka. Komparator, jest komparator. Muszę zrobić komparator tu, więc sekunda. Tu sobie dam blok, natomiast rozwalę ten górny, bo musi być to komparator, który będzie wychodził z hopera. O, w tym kierunku. Pamiętajcie, komparator, nie repeater. I tak dla informacji, ten zegarek i ten komparator będą sterowały tym blokiem, a ten blok jest spięty bezpośrednio z tym dispenserem i on będzie sterował, właściwie tu już mogę dać wodę. On będzie odpowiadał za rozmnażanie, za tą część rozmnażania. Aha, i tu jest jeszcze też ważne, do tego dropera, który znajduje się tutaj, wkładamy jakikolwiek jeden pojedynczy przedmiot, który będzie właśnie przeskakiwał między dropperem a hopperem. Taki bardzo prosty zegarek. I teraz możemy to też przetestować, klikając górny guzik, wylewa się woda i jak ją nacisnę jeszcze raz, to woda się chowa. Świetnie, czyli to jest właśnie ten tryb rozmnażania i tryb rozmnażania jest wyłączony. Jak już się nam rozmnożą, to w tym momencie będziemy spychać te krówki w dół, a ten guzik ostatni będzie sterował tym dispenserem, który będzie odpowiedzialny za smażenie, tak, za tryb smażenia. Sprawdzam, tak, wszystko się zgadza. Dobra, idziemy tutaj na tyły. Do tego trzeciego guzika to może już się posłużę jakimiś kolorkami, bo jeszcze nie użyłem, a tu ponieważ jest gęsto, to tak naprawdę nie ma za dużo miejsca na prowadzenie ciekawych ścieżek kolorowych. Zaczynamy od tego dispensera. Lawy jeszcze tutaj nie daję. Obok niego, nie przy nim, tylko pod nim, po skosie, dajemy blok, gdzie mam jakiś redstone. Przykrywam go redstone'em. Następnie jeden po skosie, czyli tutaj mogę sobie dać. I tu lecimy raz, dwa, trzy. Te bloki przykryję repeaterami. Repeatery są tu. Układamy je w tą stronę. Raz, dwa, trzy. I ważne, żeby te repeatery były raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Maksymalne opóźnienie. One będą po kolei przekazywały sygnał, zasilały ten blok, ten zasila tego redstone'a, ten redstone zasila ten dispenser. Teraz wracam do tego miejsca. Tutaj jeszcze sobie damy dwa bloki, raz, dwa. Tak, w ten sposób. Jeszcze jeden repeater. Jeden repeater jest na tym dalszym, bez żadnych opóźnień i proszek w tym miejscu. Teraz tak, jeszcze tutaj będzie jeden blok, również z redstone'em i ostatni mój sticky piston. Wydaje mi się, że już więcej tych sticky pistonów nie będę potrzebował. Tutaj wkładamy sticky pistona, żeby był skierowany do góry i na niego można dać dowolny blok. Ja może dam pomarańczową wełnę, tak żeby było inaczej. On będzie sobie tutaj skakał góra-dół. I jeszcze biała, jeszcze tutaj mamy kawałek wełny, sekunda, muszę się zastanowić, aha, na tej ścianie, Jezu, bo przez to, że ja tą ściankę sobie sam dołożyłem, to właśnie się troszeczkę zgubiłem, nie tutaj, za nisko, tutaj, i teraz potrzebuję repeater, mam nadzieję, że uda mi się go, a może go położę w ten sposób, rozwalę sobie tą ściankę, tutaj repeater, ten repeater będzie szedł jakby z tego guzika, tak, o, po naciśnięciu tego guziora, coś tutaj się stało i zaraz wam wytłumaczę co. Najlepiej pokażę wam to na przykładzie lawy. Do tego dispensera włożę jeden kubełek lawy i efekt końcowy powinien być taki, że po naciśnięciu tego dolnego lawa się wylała i znika. I ten czas tutaj tych repeaterów, tych wszystkich opóźnień jest tak dobrany po to, żeby właśnie dorosły osobnik krowy, który tutaj będzie stał, żeby się po prostu podpalił, spalił i potem już sobie umiera i ten hopper, który jest tutaj na dole, którego tam ledwo co widać, żeby już, no, co chciałem powiedzieć, żeby wybrał skórę i wybrał usmażone steki. I myślę, że już można zacząć robić, może nie tyle co testy, no właśnie, zrobiła się noc i te bydlaki zaczynają tu, nawet ktoś chyba zginął. I teraz będę musiał zrobić coś, żeby te krowy sobie tutaj przetransportować. Krowy muszą się dostać na górę, więc pewnie będę musiał im zrobić jakieś takie fajne schodki, niezbyt eleganckie oczywiście na początku, ale krowy są na tyle mądre, że potrafią po czymś takim wejść. Zaraz sobie pójdę po zboże. Tak, one będą musiały tutaj wejść, więc ja sobie zrobię taką platformę i tutaj będę musiał je jakoś spychać do środka. No mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Zaraz do was wrócę, jak tylko przygotuję sobie właśnie zboże i zacznę już tutaj ściągać te krówki. Okej, moi drodzy, jestem już z powrotem. Mam zboże, mam pierwszą krowę i przy okazji trzy owieczki, które się też załapały na tą małą wycieczkę. I powoli, powoli skradając się, bo nie chcę, żeby się ta krowa
Owieczki to tam walić, ale najważniejsze, żeby ta krowa mi się nie zgubiła. Okej, ona jest. Teraz niestety muszę się przełączyć na siekierę, żeby tą krowę uwolnić. Tak, no i teraz muszę poczekać, aż... zaraz, te mogę pozabijać, tak. Tą owieczkę też, żeby ona tutaj za mną już nie szła. Idzie zboże. Tu, okej, załapały się z powrotem. Idą za mną, przy okazji... O Boże, zapomniałem, przecież to są owieczki. To jest 1,8, a one dają już teraz mięso. No i teraz spróbuję się tutaj powoli z tymi krowami dostać do góry. No jak widać, te krowy jakoś sobie tutaj idą, jakoś sobie tutaj radzą. Spróbuję je tutaj powoli zaciągnąć i co? No i będę musiał je po prostu zrzucić, tak? Spadaj. Świetnie, pierwsza spadła, druga. Ciekawe, czy będzie na tyle głupia, że sama wpadnie? Nie. No to muszę jej pomóc. O, idź, idź, idź. No to jest ciężko, bo to jest... Krowa ma 1 na 1, a to jest też 1 na 1 taki slocik. Tu? Tu? Nie? No nie jest to, nie lubię tego, tej czynności. Jeszcze chwila. Może teraz? Może... Teraz? No, wpadaj tam, proszę cię. Ciekawe, czy jakbym im dał... a nie, nie dosięgam. Ciekawe, jakbym im dał rozmnażanie, to czy by same wpadły jedna za drugą. O, świetnie, wpadła. Dobra, właściwie dwie krowy mi teraz już wystarczą. Przyniosłem sobie jeszcze iron bars, czyli kraty żelazne, po to, żeby sobie tutaj zrobić takie zabezpieczenie, żebym... zaraz, jeżeli rozwalę tą i rozwalę tą... O, to jest takie zabezpieczenie, żebym ja nie wpadał, ale nie, bo inaczej, czy ja tutaj dosięgnę? Nie, nie dosięgnę. Lepiej sobie zrobić o coś takiego, wtedy nie ma ryzyka, że sam wpadnę, bo jeżeli ja bym tam wpadł przypadkiem, to jest masakra, bo wtedy nie mając na przykład perły, no perłą to jeszcze bym wyskoczył, ale musiałbym rozwalić ścianę i uciec, no ale wtedy jeżeli ja ucieknę, to uciekną też krowy i cała robota idzie na marne. Te schody sobie na razie zostawię, docelowo jeszcze nie wiem, zabuduję to jakimś domkiem i zrobię jakieś schody, albo może jakąś drabinę, coś prostego oczywiście. No i teraz jak to będziemy je rozmnażać, naciskam guzik, one w tym momencie są w tym trybie rozmnażania. Wskakuję do góry, one tutaj podskakują i trzymam prawy klawisz i one tutaj będą się jakby wymieniały, tak, taką falą szły jedna, druga, no w każdym razie obie dostały. Teraz mogę... O, widzimy tego malucha tutaj, tą wodę mogę wyłączyć i ponieważ bramka jest zamknięta, no to ten maluch nie wpada tam na dół. Hej, jestem już z powrotem i mam troszeczkę krów, które chciałbym teraz już rozmnożyć. Naciskam F3 i ile to mi pokazuje? Około 24 krowy, no i fantastycznie. Z 24 krów powinien dostać około 12 małych cielaczków i... Zrobimy dwa testy, bo nie jestem pewien, czy tej bramki tutaj nie będę musiał otworzyć. No ale po kolei, włączę tryb rozmnażania. Panienki już tutaj zaczynają sobie podskakiwać, więc ja polecę tutaj do góry. Sobie zrobiłem właśnie już takie schody, tu sobie już tylko przygotowałem i zrobimy tak, raz, dwa, czyli dwie krowy weszły w stan wyższego błogosławieństwa i gdzieś tutaj powinienem mieć małą krowę. Ja teraz wyłączę tryb rozmnażania. To jest chyba ten mały cielaczek i spróbuję go pistonem. I nic się nie stało. No właśnie, to jest to, co w tej chwili powiedziałem. Wezmę sobie ten glass pane i będę musiał co zrobić? Rozwalę tą szybę, otworzę tą bramkę i teraz mam problem, bo te krowy... Kurczę, nie umiem wstawić w tym momencie tej... Ale źle się stało. Te krowy tutaj... O jest, dobra, wstawiłem. Czasami jest tak, że ona wystaje poza narożnik i po prostu bloka nie da się już wstawić. Teraz już powinno być lepiej. Automatycznie małe cielaczki powinny spadać tutaj już do tego miejsca, gdzie jest ten mały gościu. Więc jeszcze raz, tryb rozmnażania. Już lecę na górę. Panienki sobie tutaj podskakują. Teraz już trzymam tylko przytrzymany prawy klawisz. Tutaj serduszko lecą. I to chyba już wszystkie. O, jeszcze jedna. Coś tu się dzieje? Nie, to już chyba wszystkie. Wracam na dół. Wyłączę tryb rozmnażania i jeżeli jakieś małe cielaczki tutaj zostały, to można nacisnąć ten guzik. O, i mogliście zobaczyć, jak ten piston przesunął wszystkie małe cielaczki przez tą bramkę w dół na dół. No i teraz znowu poczekamy chwilę, aż te małe cielaczki dorosną i... Gdzie on jest? Gdzieś tutaj powinien być ten... O, już go widzę. Tu jeszcze sobie muszę zrobić jakiś taki normalny... To jest coś, co mi tutaj zginęło.
Okej, okay, czasami możliwe, że ta farma będzie miała jakieś tam straty, tak? Że jakiś cielak się rozwali, zabije, zostanie zmiażdżony. Trudno, jestem gotowy ponosić takie ryzyko. Piston jest, przepraszam, hopper jest pusty. Wrócę do was, jak tylko oczywiście moje prace ruszą, bo tu już robię drugie skrzydło na owieczki, a będę sobie tutaj w międzyczasie czekał, aż te maluchy dorosną i je w tym momencie podpalimy lawą. Okej, moi drodzy, jesteśmy już z powrotem. Ja w tym momencie mam już zrobione zarówno owieczki, jak i krowy. Zrobiłem też sobie schody do góry. No i teraz patrzcie, urosły mi krowy, więc mogę je spokojnie teraz zalać lawą. Tutaj jest zresztą opis, naciskam guzik, lawa się na chwilę wylewa. Krowy zostają podpalone i teraz tylko poczekam chwilę, aż one się pięknie tutaj usmażą i ich dropy, czyli skóra, o proszę, skóra i steki w tym momencie są już w hopperze. Podejdę dookoła, no tak jak mówiłem wcześniej, muszę sobie zrobić tutaj jakieś eleganckie wejście i mam tutaj 11 skór, 14 steków, fantastycznie. Jeżeli chodzi o owieczki, to system jest dokładnie taki sam. Mamy tutaj rozmnażanie pistona oraz podpalanie. I tutaj w przypadku owieczek zrobiłem pewne usprawnienie, które zaraz wam pokażę. Przede wszystkim muszę sobie tutaj załatać tą dziurę. Wezmę sobie też troszeczkę takich podstawowych bloków jak sprucewood oraz przycisk, bo zaraz wam pokażę pewien trik, który odkryłem, który można wykorzystać w tej farmie. Zobaczcie, pójdę sobie tutaj na górę i zrobiłem sobie tutaj taki guzik, gdzie od razu mam ten tryb rozmnażania. I to jest możliwe, inaczej, na razie mam taką dość prymitywny guzik na dole. Muszę się zastanowić, czy da się to zrobić jakoś troszeczkę inaczej, ale tak naprawdę to jest możliwe dzięki temu, bo patrzcie, tutaj jest blok z guzikiem, który służy w tej chwili do rozmnażania. Ja wam zaraz pokażę, co się znajduje pod spodem, jeżeli nie pamiętacie. Tu jest dropper, a tu jest hopper. Tu jest ten właśnie zegarek, muszę tylko wyjąć jeden przedmiot, bo powinien być jeden, a nie dwa. Tutaj właśnie znajduje się ten dropper, więc jeżeli postawię na nim blok i podłączę do niego jakikolwiek guzik, no to w tym momencie ten guzik będzie aktywował ten dropper. Więc nie ma znaczenia, czy zrobię to z zewnątrz, czy tutaj z góry, efekt będzie dokładnie taki sam. Więc teraz łatwo i szybko mogę dokładnie z tego miejsca, czyli tutaj od góry, również kontrolować rozmnażanie tego bydła, tych owieczek. I drugie usprawnienie, które zrobiłem, które odkryłem, to jest sterowanie tą bramką. Bawiłem się z guzikami, bawiłem się z jakimiś dźwigniami, ale to niestety nic nie dawało, bo tam jest tak zapchany gęsto redstone, ale odkryłem, że wystarczy dać tutaj schodek i w tym momencie małe owieczki nie będą przez niego wypadały, natomiast ja mogę tutaj wsadzić łapę i sterować tym płotkiem. Dzięki temu łatwo i szybko się po prostu można przełączyć między trybem rozmnażania, w sensie takiego powiększania stada matek, i przy otwartej bramce już rozmnażaniu po prostu pod uprawę. Moi drodzy, to w tym momencie wszystko. Odcinek się dzisiaj troszeczkę przedłużył, on ma około 38 minut, ale mam nadzieję, że warto było oglądać, bo pokazywałem wam dwa ciekawe systemy, drzwi pistonowe oraz tą farmę. Tą farmę oczywiście będę teraz rozbudowywał. Aha, jedna mała uwaga. Możecie spokojnie tą farmę z powodzeniem stosować na krowy i na owieczki, natomiast nie próbujcie tej farmy w domu dla świń i dla królików, ani dla kur, bo one są zbyt małe. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, odwiedźcie mojego Facebooka, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku Medieval Craft. Na razie, cześć!